Noc muzealna upłynie w klimacie kultury kraju kwitącej wiśni, którą będziemy mogli poznać za pomocą zmysłów wzroku, słuchu, węchu i smaku. Muzeum zaprasza na wystawę o tematyce japońskiej, wzbogaconą o... Koncert japońskiej artystki Yuhei Yamanaki, która przyleci do nas prosto z Tokio. Pokazy Aikido w wykonaniu członków Akademii Aikido Kobayashi w Legnicy. Będzie między innymi dzięki naszym partnerom z Koku Sushi prezentacja, degustacja japońskiej kuchni. Będą warsztaty origami. Tomasz Turkiewicz, legniczanin, opowie o swojej podróży do Japonii. Czynne będą także wszystkie wystawy stałe i czasowe, jak Pora na Dobranoc i Świątynia Sławy oraz Zamek Piastowski, na którym m.in. będzie można wejść na średniowieczną wieżę Świętego Piotra. Zorganizowano również darmową komunikację do Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu. Muzeum wraz z Kolejami Dolnośląskimi przygotowali niespodziankę dla miłośników kolei. O godzinie 17 odbędzie się zwiedzanie z przewodnikiem zabytkowego dworca. Pokażemy przestrzenie, które na co dzień nie są dostępne dla naszych pasażerów czy dla mieszkańców Legnicy. Przygotowaliśmy oczywiście atrakcje, o których nie chciałabym wspominać, bo są one niespodzianką. Mogę natomiast wspomnieć o wystawie zdjęć archiwalnych, zdjęć, które pokażą, że Legnica była bardzo ważnym węzłem kolejowym, że ta historia dworców była tu ważna chociażby z tego powodu, że były tutaj 3 dworce. Pokażemy też było salę restauracyjną, było poczekalnie i oczywiście zaprosimy zwiedzających na przejażdżkę naszą maskotką, pociągiem Endolino. Noc muzealna rozpocznie się o godzinie 17, a zakończy około 23. Szczegółowe informacje można znaleźć w kalendarzu kulturalnym na stronie tvdami.pl.